Dwie koperty są, 12.33. I co teraz, panie Adamie, sprzeda pan, zabierze pan z sobą do nowego targu? Jak to będzie? Coś tam pasowałoby zabrać z pewnością. Chociażby na pamiątkę. Ale niestety nie mamy za bardzo czym zahandlować, tylko dwie koperty. Może dobrze tamte zniszczyliśmy, prawda? Kto wie? Kto wie? Kto wie? A może tam było minus 100%? No właśnie. Pięć kopert to nie zawsze sukces. Zgadza się. Ale za to interesująca licytacja. Przeważnie. No, jak jest więcej? Jak jest więcej? No, jest więcej możliwości wtedy, tak. Zdecydowanie. Ma pan dla mnie jakąś propozycję w związku z tym? Czy któraś koperta pana bardziej interesuje? O. No, jedna bardziej, tak powiem. Jedna bardziej. Dobrze. Mamy tylko dwie koperty. Myślę, że jedna koperta powinna być moim zdaniem warta coś ponad 10 tysięcy. Tak średnio licząc. A druga? Nie więcej w środku. Tyle samo. Myślę, że pula nagród będzie gdzieś koło 500-600 tysięcy. Podzielić to na 50, więc wychodzi jakieś 10 tysięcy średnio, prawda? Nie wiem, czy dobrze liczę, ale tak sobie wykalkulowałem. Czy da mi pan za jakąś kopertę 15 tysięcy złotych? Czyli pan jedną sprzedaje? Tak. Może najpierw uzgodnimy cenę. To może ustalmy którą. A możemy o tym porozmawiać później? No nie, bo to kwestia ceny, prawda? Aha. Możemy ustalić cenę, no ale... Ale pan musi wiedzieć... No tak. Możemy też ustalić cenę bez mówienia którą, ale wtedy będzie taniej. Nie będzie 15 tysięcy? No nie. Bo ja nie wiem, o której mówimy. A gdybyśmy nie wiedzieli, o której mówimy, aha, to jaka jest pańska propozycja? 2 tysiące. 14 tysięcy. Znaczy, jeżeli ja nie wiem, która, to za 2 tysiące mogę kupić. Na chybił trafił po prostu. Na chybił trafił. To może inaczej. Za którą byłby pan skłonny dać 15 tysięcy? To może ustalmy tak. Jak pan bardzo chce 15 tysięcy, tak, za jedną kopertę, tak, mogę dać, ale ją wybiorę. Bo to już duża kwota, prawda? 15 tysięcy. No, myślę, że tak. No, możemy od tego zacząć. Proszę bardzo. Czyli ja wybieram kopertę, tak? Pan wybiera kopertę i 15 tysięcy na stół. Zgoda. Proszę, 15 tysięcy. Proszę bardzo. Tu mamy 15 tysięcy i jedna moja, tak? Tak, jedną pan wybiera, zgodnie z umową. Ja biorę 33 dla siebie. A dwunastka zostaje. Coś czuję, że zrobiłem zły interes. Na pewno. Tak pan myśli? Ja to wiem. Trzeba było dwie sprzedać na raz. Rozumiem. Czyli sugeruje pan, że w dwunastce jest minus, tak? No bo... Ja tak powiedziałem? Nie, no ale bo teraz ja nie jestem zainteresowany dwunastką po prostu. Bo to najlepsze jest po mojej stronie. Rozumiem. I ona jest taka marna, tak? Chce pan się poradzić, tak? No. Czemu nie? Zawsze panie, co dwie głowy panie to Oksana nie Pani Oksana nic nie mówi, ale to kiwała głową w jedną, w drugą stronę widziałem. Pani Oksano, konkretna rada dla męża. Ja bym wzięła kopertę numer 12, ale decyzja należy do ciebie. O. I myśli tak samo jak ja.
tej chwili. Dobra, to zostawmy tak. Bo pan widzi, że boi się tej dwunastki? Boję się ją oddać. To po co oddawać? Proszę sobie zostawić ją. No, chcę 12. Przynajmniej część. Chce pan 33? Ja cię to niszczę. Chciałbym, ale nie oddając dwunastki. I nie Dobrze. Oddając wszystkich to pieniędzy. To 33 niszczymy? Dobrze, niszczymy 33. I mogę jeszcze jedną rzecz zaproponować. Słucham? Ale to będzie ostatnia propozycja. Jestem otwarty na wszelkie propozycje. 5000 pan sobie zostawi. Tak. Oddaje mi 10000 i dwunastkę. I pan mi sprzedaje za 10000 i dwunastkę kopertę numer 33, tak? Na tym polega pańska propozycja? Tak, a daje 33. A, pan daje 33. Tak, teraz rozumiem. Chyba, że chce mi pan ją za darmo oddać. Dwunastkę i 10000 też może tak być. Bez 33. Jak pan się boi 33? A ja podwyższę stawkę. Interesuje pana w ogóle jakakolwiek tego typu zamiana, żeby na przykład część koperty oddać 50%. Jeżeli tu jest 100 tysięcy, pan ma 50 tysięcy. Nie, kopert nie dzielimy. Nie dzielimy kopert, tak? Okay. Nie ma w regulaminie czegoś takiego. To jest kopercie, to jest. Albo rozumiem, dla pana, rozumiem. Albo nie. W takim razie nie będziemy już tego tematu kontynuować. Liczyć 82%, teraz wie pan, no. Kłopot. Trzeba by kalkulator mieć, a nie mam. Panie Krzysztofie. Tak. Zniszczymy 33, ale... moja propozycja jest taka. Sprawdźmy, co jest w środku. Przed zniszczeniem. Nie, to jest gra w ciemno, przypomnę. Nie może pan wiedzieć, co tam jest. I za co dałem 15 tysięcy? To dla pana jest zagadka. Owszem. No ale to już nie będzie miało znaczenia, dlatego że już tej koperty nie będzie. Zobaczę i zniszczę, niezależnie od tego, co tam będzie. Bo dopóki ona jest po mojej stronie... Tak. To tylko ja mogę zdecydować, czy otwieramy, czy nie. Pan może zdecydować o swoich kopertach. Owszem. To może zapłacę panu za tą wiedzę. Może pan przyjmie ode mnie pieniążki. Ale drogo to będzie kosztowało. No, z pewnością. Ile na przykład? 5000. O, nie. Zapłacę panu... Taniej nie wchodzi w grę. Nie wchodzi w grę? Nie. No, myślałem, że tutaj kompromisu łatwiej się uzyskuje. Ojeju. 5000 nie oddam za to, żeby zajrzeć do tej koperty. To niszczymy. Może ułatwię panu. Tak? W 12 jest minus 100%. Żeby pan nie myślał, że tam coś fajnego jest. Mhm. A dlaczego dałem 15 tysięcy, jak pan myśli? Bo jak ja bym na przykład 15 tysięcy za dwunastkę nie dał, prawda? No, domyślam ale się. Bo zostało panu i 15 tysięcy i 33, a tak ma pan tą dwunastkę. Dlatego powiedziałem, że sam wybiorę. I wtedy kwota mogła być dowolna. I co teraz? Za 33 mogłem dać więcej. Wszystko jedno ile, prawda? W tej sytuacji. No, zgadza to, co się. Pan powiedział, dałem. Już pan ma wiedzę teraz? Chyba tak. Tutaj jest minus 100%, tutaj jest jakaś większa suma. Pan mi proponował wymianę, żebym panu oddał wszystko, co mam za kopertę 33, albo zniszczył. A za zniszczenie przy założeniu, że ja mogę zajrzeć do tej koperty, kosztowałoby mnie samo 5000. 5000, tak. No, faktycznie, przed telewizorem wygląda to trochę inaczej. No, jeszcze proponowałem, że 10 tysięcy pan mi odda, prawda? Tak. Dwunastkę i 33 pan weźmie. Też tak proponowałem.
Mhm. Czyli miałbym 33 plus 5 tysięcy. Tak. A gdybym chciał odzyskać kopertę 33? Tak mi się bardzo spodobała po tej licytacji. Ale 12 bym zostawił. Jest taka możliwość? Nie. Już nie ma takiej możliwości. Nie. 15 tysięcy i 12. Płacę panu 15 tysięcy. Tak. Za 33 tylko. Taka wymiana. I 12 pan oddaje. Zostawiam sobie. To nie. Nie. Niszczymy 33. Niszczymy 33. Proszę bardzo, 33 do niszczarki. Szkoda. Ładna liczba. Szkoda. I w ten sposób pozbawił się pan tu jedynej możliwości ruchu na stole. Zgadza się. Pan nie ma żadnej koperty. Bo tą dobrą kopertę pan zniszczył, prawda? No, pewnie tak. Pewnie lepszą niż ta dwunastka. Dwunastki od razu mówię, nie kupię. Nie kupi pan? Nie. Tam jest minus. Jedyne czyli, co, tak. Może mi pan dopłacić, żebym zabrał. I nie będzie tanio. I nie będzie tanio. No, jeżeli pan chciał 5 tysięcy za to, żeby tylko zajrzeć do koperty, to ja podejrzewam, że pan mnie tutaj zostawi gołego i wesołego za chwilę, żebym się pozbył tej dwunastki. Ja myślę, że zostanę przy tej dwunastce. Nie no, 5 tysięcy mogę panu zostawić na koniec gry. Pan mi oddaje 10 tysięcy i dwunastkę. 5 tysięcy zostaje na czysto. Panie Krzysztofie, zniszczyłem już wszystkie koperty, oprócz tej jednej marnej, w której ponoć jest minus 100%. Jest. 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 Bez żadnych ponoć. Jest. Jest. Tak, na bank. Na bank. Gwarantuję. Gwarantuje pan. Tak jest. Z pełną odpowiedzialnością. Oj, a niech pan mi przypomni, jaka to odpowiedzialność. Pełna. Pełna. Co to znaczy pełna odpowiedzialność? Moje słowo. Pańskie słowo pan mówi. No cóż, powiem tak. Tak. Coś mi każe panu wierzyć, ale... Ale jedną kopertę obiecałem żonie, że zabiorę ze studia i niech tak już zostanie. No ale może niekoniecznie minusową. Oj, innego pola manewru już nie mamy, prawda? Może pan żonie dać 5 tysięcy? Pani Oksano, lepiej mieć 5 tysięcy czy nic? Kopertę numer 12. Koperta numer 12. Nie lepszy wróbel w garści? Nie. Dobra. Myślę tak. Znalazłem się tu, z inicjatywy małżonki. Myślę, że mogę na niej do końca polegać. Dobra, tylko ja uprzedzałem, że jest minus, dobra? Uprzedzał pan. Tak. Pan to słyszał, co mówiłem. Słyszałem. Zostajemy przy 15 tysiącach i tej kopercie... Z pełną odpowiedzialnością chce pan 12. Oczywiście, że mimo tak. Tego, co mówię. Tak. I na tym kończymy grę. Proszę bardzo. 15 tysięcy i 12 jest moja. No, do momentu, póki jej pan nie otworzy. Bo jak pan otworzy, to 15 tysięcy zostanie na stole. Pewnie tak. No bo 12 pan sobie weźmie, ale nie 15 tysięcy. Dla pani Oksany, bo woli mieć nic niż 5 tysięcy. Woli mieć 12 na pamiątkę niż 5 tysięcy na prezenty. Nie będzie decyzja tak decyzja należy do ciebie przede wszystkim. Okej. Okay. Na prezenty starczy. Nawet gdyby tu było minus 100% na pewno. A zostaną zdjęcia i miłe wspomnienia z tego spotkania. Proszę to jest bardzo. Najważniejsze. Proszę bardzo. Minus 100%. No, zdjęcie i wspomnienia też zostają, prawda? Oczywiście, że tak. Tak pan wolał. Dziękuję bardzo. Do widzenia. To na pamiątkę, prawda? Oczywiście. Do żony.
Był taki moment, że mogłem wynieść ze studia 25 tysięcy, ale nie do końca wierzyłem panu Krzysztofowi. Wierzyłem, że nie będę miał minusa. To się akurat w tym wypadku zemściło.